Do tej pory biblioteka borykała się z trudnymi warunkami lokalowymi, gdyż znajdowała się w piwnicach bolszewskiego gimnazjum. W nowo otwartej placówce możliwości biblioteki są o wiele większe. Oprócz wspomnianej funkcji czytelnictwa, tutaj jest możliwość oczywiście wypożyczania książek w formie tradycyjnej, w formie audiobooków. Jak wiemy, są też książki ze specjalną większą czcionką dla osób słabowidzących, ale trzeba powiedzieć o działającym przy bibliotece kole pasji twórczych, których tutaj prace między innymi są wystawiane. Gabinet dla działu opracowań zbiorów, jak również wypożyczalnia książek i osobne pomieszczenie dla osób chcących skorzystać z audiobooków. To kilka kolejnych elementów, które powstały w bolszewskiej bibliotece. Choć budynek został oddany do użytku już rok temu, to przez cały czas trwała przeprowadzka z dawnej placówki oraz zmiana wizerunku biblioteki. Mamy tutaj i klimatyzację, i nagłośnienie wbudowane, i oświetlenie teatralne, bo przy bibliotece działa teatr, dyskusyjne kluby książki, koła zainteresowań i właśnie na dole, na parterze jest również sala na 16 miejsc. Po 12 latach ścisku w podziemiach gimnazjum mieszkańcy gminy będą mogli wypożyczać, jak również czytać książki w o wiele bardziej komfortowych warunkach. Warto podkreślić również, że placówka czynna będzie w każdą sobotę od godziny 10 do godziny 14.